Władco Czerwony Orle. O Przedwieczny. Pierwszy pośród pograniczan. Wysłuchaj głosu swego ludu. Wciąż nasze ostrza czernieją od krwi. Zwróć na nas oczy swoje i błogosław nam. Odnawiam pradawne przymierze. Kiedy wreszcie nasze ziemie zostaną wyswobodzone, powrócimy z Twym mieczem zwycięstwa w dłoni. Wówczas powstań, o prześwietny, ze swej krypty. Zasiądź na tronie, który Ci skradziono. Władaj nami, najwyższy władco pogranicza. Władaj na wieki. Pośród setek zadań, które możemy rozpocząć w Skyrim, najbardziej w pamięć zapadły mi te, których nikt nam nie zleca, a do ich wykonania pcha nas żądza przygód i poznania ciekawych historii. Gdy przeczytamy książkę Legenda Czerwonego Orła, automatycznie rozpocznie się zadanie o takiej samej nazwie. Znaleźć ją możemy przez całkowity przypadek, bo jest ona umiejscowiona w wielu lokacjach w całym Skyrim. Pytanie tylko, ilu z graczy tak naprawdę czyta księgi i dzienniki przygotowane przez Bethesdę, a ilu tylko odhacza zadania z dziennika. Pozwólcie zatem, że opowiem Wam historię legendarnego bohatera pogranicza, Czerwonego Orła. Legenda Czerwonego Orła została spisana przez archiwistę z Zimowej Twierdzy, Tredaina Drena, na podstawie wspomnień Clarice Vienne, studentki tamtejszej Akademii Magów. Historię datuje się na 1030 rok pierwszej ery, jednak jako że do tej pory była to powieść przekazywana tylko i wyłącznie ustnie, dokładny przebieg wydarzeń mógł ulec zmianie. Co więcej, podobne historie można znaleźć także w innych mitach pogranicza. Sprowadzają się one jednak do tego samego. W tych zamierzchłych czasach, na rozdzielonych wzgórzach narodził się chłopiec, któremu nadano imię Faolan, co w rodzimym języku tego regionu oznaczało Czerwonego Orła. Imię nie zostało wybrane przypadkowo, albowiem narodzinom dziecka towarzyszył ptasi wrzask, a jesienne wzgórze usłane było czerwonymi kwiatami. Jako że jego imię zawierało kolor czerwony, od razu powiązano go z krwią. Gdy Faolan dorósł, okazał się bardzo dobrym władcą. Jego ludzie żyli dostatnio, a sztandar Czerwonego Orła dumnie powiewał nad twierdzą. W tamtych latach Skyrim nie było rządzone przez jarlów pod przewodnictwem najwyższego króla, jak znamy to z piątej odsłony The Elder Scrolls. Pograniczem rządziło wówczas 10 królów. Każdy ze swoim terenem, społeczeństwem i wojskiem. Mimo że ludzie mogli swobodnie poruszać się na pograniczu, często dochodziło między nimi do sporów i małych wojenek. Przepowiadano jednak nadejście potężnego wojownika, którego przeznaczeniem było zjednoczyć pogranicze pod jednym sztandarem. Czas próby dla całego regionu zbliżał się nieubłaganie. Gdy cesarzowa Hestra przybyła w te rejony z zamiarem podboju, królowie kłaniali się przed nią dobrowolnie lub uznawali wyższość cesarstwa po krwawej bitwie. Wojska Hestry dotarły także pod rozdzielone wzgórza. Wpierw wysłano posłów, którzy mieli ustalić warunki kapitulacji. Faolan, unosząc się honorem, nie zamierzał sprzedać wolności swojego ludu. Lecz starszyznę przeleciał strach i wygnali Czerwonego Orła, przyjmując tym samym nowych panów. Faolan został pozbawiony wszystkiego, co kochał. Swoich ludzi, ziemi, wolności i imienia. Nie zabiło to jednak ducha walki. Zebrał wokół siebie lojalnych i pragnących wolności mieszkańców pogranicza, z którymi pod osłoną nocy napadł na cesarskie obozy i zdrajców narodu. Za dnia natomiast chowali się w jaskiniach i między skałami. Czerwony orzeł stał się symbolem buntu i walki o niepodległość. Nieposkromiony duch pogranicza, mając krew swych wrogów na rękach, dowodził atakom osobiście. Lecz nawet to nie zdołało powstrzymać ekspansji Hestry, albowiem na każdy zniszczony oddział cesarskich z południa przybywało kilka kolejnych. Pewnej pochmurnej nocy, gdy rebelianci z pogranicza ogrzewali się przy ogniskach z mchu, do ich obozu przyszła tajemnicza postać. Szła przygarbiona, powłóczając nogami. Całe ciało skryte było pod szmatami.
twarz również była owinięta. Rebelianci wyszydzali postać. Niektórzy nawet rzucali w jej stronę kamieniem. Faolan wyczuł jednak dziwną energię bijącą od wędrowca i przywołał go do siebie. W przyćmionym świetle postać zrzuciła swój kaptur i oczom rebeliantów ukazał się prastary Wiedźmokruk. Nie zjawiła się bez powodu. W zamian za człowieczeństwo, wolę i serce Czerwonego Orła obiecała mu władzę. Zdesperowany przywódca rebelii przyjął ofertę. Pozbawiony wyrzutów sumienia, stał się bezlitosnym duchem odwetu. Jego oczy przypominały czarne opale i płonęły chłodnym ogniem. Rebelianci zaczęli rosnąć w siłę. Nie tylko zwiększała się ich liczebność, ale także zaciekłość. W ciągu następnych 2 lat cesarscy zostali prawie całkowicie wygnani z pogranicza. Pokój nie trwał długo i wkrótce zastępy najeźdźców przybyły z siłą, jakiej mieszkańcy jeszcze nie znali. W ciągu 2 tygodni rebelia Czerwonego Orła została zduszona na tyle, że generałowie Hestry rozpoczęli oblężenie jego twierdzy. Przywódca rebeliantów zmuszony był osobiście stanąć do walki. Odziany tylko w swą słuszną furię, w pojedynkę walczył z zastępami cesarstwa. Cały dzień toczył bój i krew 1000 cudzoziemców została przelana przez jego płomienny miecz. Lecz wraz z nastaniem nocy padł także Czerwony Orzeł. Świadkowie, którzy przyszli wówczas zabrać jego ciało z pola bitwy, mówili, że jego oczy odzyskały swój dawny blask. Ciało złożono we wcześniej przygotowanym grobowcu, głęboko we wnętrzu skały. Ostatnimi siłami przekazał miecz swoim ludziom i rzekł: walczcie, a gdy całe pogranicze będzie wolne, zwróćcie mi miecz, bym mógł powstać i znów was poprowadzić. Faolan poświęcił całe życie swojemu ludowi. Koniec końców poległ za nich w bitwie i powierzył swój miecz w ich ręce. Kiedy jednak dług zostanie spłacony krwią, Czerwony Orzeł odzyska wszystko, co utracił. Pchnięty rządzą przygód Dovahkiin, po przeczytaniu legendy Czerwonego Orła, postanawia odnaleźć zaginiony miecz. By rozpocząć przygodę, musimy udać się w region pogranicza, a dokładniej do Reduty Czerwonego Orła, do której wejście ukryte jest w jaskini pomiędzy skałami. Cała droga usiana jest wrogo nastawionymi renegatami, dlatego czeka nas dość wymagająca przeprawa. Wyjście z jaskini doprowadzi nas na schody, prowadzące do starożytnej twierdzy Czerwonego Orła i obalonych wież znajdujących się na wzgórzach. Na szczycie tuż obok ołtarza czeka nas potyczka z renegatem Sercem Róży, który podobnie jak Czerwony Orzeł oddał swe człowieczeństwo Wiedźmokrukom. To właśnie w posiadaniu tego renegata znajduje się Furia Czerwonego Orła, legendarny miecz bohatera pogranicza. Natomiast na pobliskim ołtarzu pozostawiona jest księga, tłumacząca, jak przywrócić Czerwonego Orła do życia. Co więcej, księga wskazuje, iż dla renegatów walczących o wolność na pograniczu, Czerwony Orzeł jest swego rodzaju bożkiem. Po skąpaniu ostrza w krwi mają udać się do kopca buntownika, pobliskiej jaskini, w której złożone zostało ciało Faolana, i modlić się słowami: Władco Czerwony Orle, o przedwieczny, pierwszy pośród pograniczan, wysłuchaj głosu swego ludu, wciąż nasze ostrza czernieją od krwi, zwróć na nas oczy swoje i błogosław nam. Odnawiam pradawne przymierze. Kiedy wreszcie nasze ziemie zostaną wyswobodzone, powrócimy z Twym mieczem zwycięstwa w dłoni. Wówczas powstań, o prześwietny, ze swej krypty. Zasiądź na tronie, który Ci skradziono. Władaj nami, najwyższy władco pogranicza. Władaj na wieki. Oczywiście w samej grze Dovahkiin nie musi robić żadnej z tych rzeczy i wystarczy po prostu udać się do kopca buntownika i umieścić Furię Czerwonego Orła na piedestale. Utworzy to ukryte przejście do komnaty, w której pogrzebany został pradawny władca. Po środku ogromnej sali znajduje się grób, który otworzy się, gdy tylko zbliżymy się odpowiednio blisko. Wraz z Czerwonym Orłem powstaną także podległe mu szkielety. Po rozprawieniu się z przeciwnikami, zadanie zostaje usunięte z dziennika, a my możemy swobodnie opuścić jaskinię tym samym sposobem, którym się tu dostaliśmy. Wychodząc, warto zabrać także miecz, który nie nazywa się już Furią Czerwonego Orła. Jego nazwa, po pokonaniu ożywionego władcy, automatycznie zmienia się na Zgubę Czerwonego Orła.
Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Nie przegapisz też dzięki temu kolejnego filmu. A jeśli nie dane Ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego materiału, to serdecznie zapraszam Cię do nadrobienia zaległości i do usłyszenia w następnym odcinku.